Na pewno te akcje Tomasza Goloba w Tarnowie po samym płocie no, są takim jego majstersztykiem i uważam, że nikt w Tarnowie tego nie umiał tak samo jak on. Ale wielu kibiców pamięta, że ty też miałeś zawsze taką swoją ścieżkę, której byłeś zawsze szybszy troszeczkę od żużlowców pozostałych drużyn i mogłeś niejednokrotnie przechylić szale zwycięstw. No, byłem obyty na tym torze po prostu i to na pewno dużo mi dawało. Nie powiem, bo w latach, w których już nie jeździłem w Unitarnów, jak przyjeżdżałem z drużyną Unileszno i już byłem po przeciwnej stronie i nie mogłem trenować, to też mi było ciężko.